To w sumie popełniłam błąd, że nie powiedziałam od samego początku, że weźcie długopis i notujcie sobie, w jakiej formie najlepiej cię zapowiedzieć. Na tym etapie mojej kariery nie jesteś w stanie już mi jej zniszczyć, więc mów co chcesz. Ani nie pomoże, ani nie zaszkodzi. Ty już nagrywasz, mam nadzieję. Osoba, która potrafi dodawać seksu do każdej wypowiedzi. Tak, a oprócz tego jest z nami Jerzy Ziętkowski. Okay. W sensie staram się nie mówić o sobie, że jestem osobą. No kurna, jestem osobą. Nie? Jestem osobą, samcem. 48, 49. Ja pierniczę, jak to leci. Czyli tam już leci, tu już leci? Tak, wszędzie już leci. Zrobimy tak, słuchaj, że jak będzie nagranie na YouTube'a, to w miejsce mojej twarzy wstawię zdjęcie Gabi, nie? Taki profilówka. Dobra, zaczynamy. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić jedną z moich najukochańszych klientek, jedną z najbardziej lojalnych. Poznałem ją w 2016 roku podczas konferencji Festiwal Inspiracji, gdzie pomagała nam jako wolontariuszka, oprócz rzeczy, które robiła na co dzień. Dzisiaj jest właścicielką jednej z najbardziej rozpoznawalnych agencji nieruchomości na całej ulicy Polnej w Warszawie. W Warszawie i nie tylko. Z bardzo fajnym przychodem, z bardzo fajną skalowalnością biznesu, z niesamowitą załogą, z bardzo ciekawym podejściem do tego, w jaki sposób zarządza swoimi ludźmi i z nimi współpracuje i do tego, jak się rozwija. Czy to są konferencje, czy ostatnio finał Miss Ukraine International, jak mi powiedziała, że jedzie do USA teraz na kolejny etap Miss World International, to sobie pomyślałem, dobra, jedyne co może przebić to potem Miss Milky Way, nie? Czy Miss Kosmosu. Ale na to jeszcze pewnie będziemy musieli poczekać. Natomiast dzisiaj z nami dziewczyna, która robi niesamowitą karierę w nieruchomościach, Natalia Jali. Bardzo dziękuję, Jerzy, że właśnie zapowiedziałeś mnie w naszym podcaście. Generalnie miałam taki plan, aby zaskoczyć naszego gościa. Jerzy nie ma totalnie pojęcia, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Jerzy jest najlepszym możliwym mówcą w całej Polsce. Jest również moim mentorem. Szkolę również wielokrotnie naszych pośredników, więc wiem z doświadczenia, z tego, jakie efekty dzięki jego wartości, jego wiedzy, ciężkiej pracy osiągamy. I dzisiaj stwierdziłam, że uzyskamy razem z wami, drodzy widzowie, bardzo dużo wartości od osoby, która tutaj siedzi obok mnie. W dzisiejszym odcinku chcę poprosić Jerzego, aby podzielił się z nami i pomógł nam stworzyć tak zwaną instrukcję do tego, w jaki sposób, prosty sposób, więc Jerzy, to jest wyzwanie, musimy to zrobić w prosty sposób, możemy się nauczyć w kilka kroków mówić o sobie tak, aby móc możliwość wypunktować swoje mocne strony, aby w ciągu na przykład jednej minuty sprawić wrażenie na osoby, z którą prowadzimy obecnie rozmowę, ponieważ czy w biznesie jesteśmy, czy jesteśmy na przykład w życiu prywatnym, poznajemy kobietę, poznajemy faceta, z kimkolwiek komunikujemy, jeżeli potrafimy w odpowiedni sposób siebie zareprezentować, jesteśmy w stanie wygrać bardzo wiele, tak? Więc pytanie, Jerzy, czy jesteś w stanie nam z tym pomóc? Tak, oczywiście. I jedną z najfajniejszych rzeczy, które powiem na samym początku, jest to, że to, o co mnie prosisz, jest zasadniczo niewłaściwe. Co to znaczy, że jest niewłaściwe? To znaczy, że masa moich klientów przychodzi do mnie i mówi: pomóż mi opowiedzieć o sobie, pomóż mi powiedzieć coś. A to jest prośba o proces, a nie o rezultat. Nie? To tak jakby ktoś przyszedł i powiedział: pomóż mi biegać, a gdzie chcesz dobiec? Nie, pomóż mi biegać. I teraz ja nie wiem, czy on biega na 100 metrów, czy biega maraton, czy biega pod górkę, czy biega przez płotki. Jeżeli nie rozumiemy, co ma być wynikiem, to trochę trudno ustawiać proces. Więc załóżmy od razu, że przyszłaś, bo Czarek, twój partner, przyszedł i powiedział: musiałem zrobić przed Jurkiem autoprezentację, wyszło jak wyszło, nie? Jedna z najfajniejszych rzeczy znowu, którą robię na warsztatach, najfajniejsza dla mnie, to prośba, czy mógłbyś powiedzieć coś o sobie, czy mógłbyś dokonać autoprezentacji. Ja czasami proszę o rzecz, która jest zdefiniowana w określony sposób, a czasami mówię po prostu: wychodzisz na środek, scena jest twoja, masz 60 sekund, autoprezentacja, jakkolwiek ją rozumiesz. I większość ludzi rozumie autoprezentację jako: muszę coś o sobie opowiedzieć, żeby ludzie po drugiej stronie, i to już jest następny krok, coś o mnie wiedzieli. To nie jest dobry sposób myślenia o autoprezentacji. Zrobię ci przeniesienie. Przeniesienie wygląda tak. Byłaś kiedyś na randce. Byłam kiedyś, dawno temu. Dawno.
To jest bardzo zła odpowiedź. Byłaś kiedyś na pierwszej randce? Była. Po co jest pierwsza randka? Żeby sprawić odpowiednie wrażenie, czyli żeby się spodobać, żeby zainteresować osobę, żeby ta osoba chciała ze mną po raz drugi spotkać, o ile mi się spodoba tamta osoba, nie? Bo jeżeli nie, to też niekoniecznie. Natomiast żeby kontynuować dalej i na przykład jeżeli podoba mi się przeciwna osoba, żeby to pociągnąć i uzyskać odpowiednie korzyści. Podoba mi się, w którą stronę idziemy. Znowu, ja staram się minimalizować liczbę słów, więc dla mnie pierwsza randka jest po to, żeby była następna. Nie, dokładnie. Tu możemy się zgodzić. Pierwsza, jeżeli ten partner po drugiej stronie nam się podoba, to pierwsza randka jest po to, żeby była następna. Autoprezentacja działa dokładnie tak samo. Autoprezentacja jest po to, żeby ktoś chciał się nami zainteresować. Żeby powiedział, wysłuchałem tej minuty, ciekawe, fascynujące, intrygujące, chcę więcej. Chcę poznać tego człowieka po drugiej stronie. I autoprezentacja nie musi być sztampową opowieścią pod tytułem: cześć, jestem Jurek, mam 49 lat, mam trójkę dzieci, pracuję jako informatyk, co by tu jeszcze o sobie powiedzieć? Aha, mam hobby, gram w koszykówkę i na gitarze. I lubię jeździć na rowerze i wycieczki górskie. A tak najczęściej to wygląda. Nie? I w którym momencie zaczynamy się nudzić? Po cześć, nazywam się Jurek Ziętkowski, mam 49 lat. Twój umysł rozpoznaje, co będzie dalej. Wiesz, jak się nazywa zjawisko? Zdarzyło ci się dokańczać czyjeś zdania? Tak, oczywiście. Jak się nazywa zjawisko dokańczania zdań? Nie wiem. Małżeństwo. Tak? To chyba bardzo długie małżeństwo. Bardzo długie małżeństwo. Znasz kogoś już tak dobrze, że powtarzasz jego zdania. Przepraszam, ale zaczyna ekipa do nas się uśmiecha i podłapuje ten uśmiech. I idea jest prosta. Jeżeli podłapujesz czyjeś zdania, potrafisz dokończyć, albo wydaje ci się, że potrafisz dokończyć, przestajesz słuchać. No bo jak wiesz, co będzie dalej, to po cholerę słuchać, nie? Tracisz uważność. Tak. Wchodzisz do swojej głowy, myślisz, że muszę sufit w kuchni pomalować, nie? I w tym roku bym wyjechał na Bali. Na jakie Bali? Przy tej forsie, jaką dostaje, szef miał podwyżkę, nie? Jesteś u siebie w głowie. Więc ideą autoprezentacji jest zrobienie na odbiorcy takiego pierwszego wrażenia, czy takiego wrażenia w ogólności, żeby nie mógł przestać słuchać, co mówisz i żeby chciał więcej. I sztampą, standardem tego nie osiągniemy. Więc to jest podstawa. Podstawą jest rozumienie, że autoprezentacja... Oczywiście są miejsca, w których musisz coś powiedzieć o sobie, bo są takie wymagania klienta, bo savoir vivre, bo zdrowy rozsądek, bo... I wtedy wchodzisz i mówisz: dzień dobry, Jerzy Ziętkowski, 49 lat, trójka dzieci, informatyk z zawodu, mówca z zamiłowania, bla, bla, bla. Natomiast w każdej innej sytuacji chcesz robić to pierwsze wrażenie i każde kolejne wrażenie takie, żeby ludzie chcieli iść za tobą. I to znowu, żeby było śmieszniej, zrobię ci przeniesienie na LinkedIn. Jesteś na LinkedInie? Jestem na LinkedInie. Okay. LinkedIn funkcjonuje trochę tak, jak funkcjonują twoi słuchacze na widowni, czy twoi klienci, do których chodzisz, żeby sprzedawać swoje produkty. W twoim wypadku nieruchomości. Na LinkedInie są trzy kategorie ludzi. Pierwsza to są klienci, potencjalni klienci. Druga to są ambasadorzy. Trzecia to są konsumenci treści. I od końca. Konsument treści to jest ktoś, kto usłyszy, co mówisz, i się po tym prześlizgnie. To nie jest dla niego, nie jest interesujące ani to, co mówisz, ani jak mówisz. Może polubi, może da ci follow, nigdy więcej do ciebie nie wróci albo będzie cię obserwował z daleka. Czy chcemy mieć takich ludzi w otoczeniu? Tak, bo oni też stanowią potencjalny tłum i jeżeli kiedykolwiek zrobią cokolwiek, to ich znajomi cię zobaczą. Mm-hmm. Pierwsza kategoria to twoi klienci. Czyli ludzie, którzy są zafascynowani twoim produktem i być może lubią ciebie. To są ludzie, którzy od ciebie kupią potencjalnie i być może nawet polubią, udostępnią, skomentują, będą aktywni. Polecać. Mhm. Teraz jeżeli skupiasz się na budowaniu tylko społeczności klientów, to bardzo szybko robisz hermetyczną bańkę, która zamyka się sama w sobie i nie mówi o twoich produktach, usługach i o tobie na zewnątrz, no bo nie ma po co. Oni kupili, zadowoleni, dziękuję. Więc najważniejszą warstwą są ambasadorzy, czyli ludzie, którzy być może lubią twój produkt, być może lubią twoją usługę, na pewno lubią to, co mówisz i w jaki sposób mówisz. Są zafascynowani tobą jako sprzedawcą, tobą jako człowiekiem. Jako osobowością, nie? Jeżeli ją masz. Jestem informatykiem, przypominam. Bez przesady. Okej. Okay. Więc
Więc jeśli będziesz potrafił opowiadać ciekawie, to ludzie będą twoimi ambasadorami, nie tylko ze względu na to, co mówisz, ale również ze względu na to, w jaki sposób o tym opowiadasz. Zaraz do tego przejdziemy, ale na razie ten model mi się bardzo mocno sprawdza. Mhm. Więc znowu, autoprezentacja jest po to, żeby ludzie powtarzali twoje historie. Żeby mówili o tobie. Żeby mówili o tobie. Mhm. I to jest pierwsza zmiana, w którą buduję w moich klientach. Żeby rozumieli, że komunikacja, czy prezentacja, czy sprzedaż, to nie jest powiedzenie tego, co chcesz powiedzieć, tylko osiągnięcie słowami tego, co chcesz osiągnąć. Mhm. To co chcesz osiągnąć autoprezentacją? Co my chcemy teraz osiągnąć autoprezentacją? Jesteśmy w nieruchomościach, jesteśmy na konferencji, gdzie jesteśmy, jaką autoprezentację robimy? No załóżmy, jesteśmy u klienta, z którym poznajemy się po raz pierwszy. Jesteśmy na castingu pośredników. Okay. Jesteśmy już piątym pośrednikiem, za nami jeszcze jest 15. Klasyka. Każdy mówi o tym, że mam personalne podejście do klienta, najwyższa jakość. I takie podobne jestem rzeczy. Elastyczny, a nawet giętki. I pytanie, jak mamy wygrać ten casting? Wcześniej. To jest bardzo dobra odpowiedź. Wcześniej. Okej. Okay. Co masz na myśli? Najpierw chcę zakotwiczyć w naszych słuchaczach to słowo klucz, że większość bitew wygrywa się zanim dojdzie do bitwy. Nie? Że w głowie. Nawet nie w głowie. Że jest taki etap w twojej karierze, zwłaszcza jak pracujesz w B2B, w korporacjach, gdzie startujesz u jakiegoś klienta do przetargu, robisz wszystko dobrze, masz świetną ofertę, po czym okazuje się, że wygrał ktoś inny. No i ty patrzysz i mówisz, ale oni mają gorszą ofertę i droższą ofertę. Tak, ale ten ktoś wcześniej rozmawiał z twoim klientem, ma z nim relację, klient go zna, zna jego markę, wie o nim dużo, a ty wszedłeś tam na zimno. Nie? I opowiedziałeś fajną historię i masz świetną ofertę, ale twój przeciwnik wygrał tę bitwę wcześniej. Więc w pewnym sensie dla mnie autoprezentacja nie zaczyna się od momentu, kiedy wychodzę na tę scenę, podchodzę do klienta i mówię, dzień dobry, nazywam się Jerzy Ziętkowski, tylko, zresztą tego nie mówię, tak jak mówiłem wcześniej, tylko autoprezentacja zaczyna się w momencie, kiedy zaczynasz budować swoją markę. Teraz, jeżeli masz dobrze zbudowaną markę osobistą, przez zbudowaną rozumiem nie tylko opowiedzianą na LinkedInie, ale wcześniej przygotowaną i przemyślaną. Zaraz do tego dojdziemy. To wtedy o wiele łatwiej jest o sobie opowiadać, bo nie masz jednego triku, jednego myku, jednej mantry, którą powtarzasz wszystkim klientom, tylko masz cały zestaw amunicji, cały zestaw historii, portfolio historii, które możesz wyjąć, położyć na stół przed klientem i powiedzieć, jeżeli potrzebujesz bezpieczeństwa, oto historia, jak zapewniam bezpieczeństwo. Jeżeli potrzebujesz ekscytacji, oto dlaczego moi klienci są podekscytowani. Jeżeli potrzebujesz relacji, znajdziesz się w gronie ludzi takich jak ty. A jeżeli chcesz być ważny, to dla wyjątkowych ludzi takich jak ty przygotowaliśmy specjalną ofertę. To są cztery potrzeby z sześciu potrzeb Tonego Robbinsa, o czym znakomicie wiesz. Więc kiedy mówię ci wcześniej, to przygotowywanie autoprezentacji zaczyna się od super trudnego pytania, na którym wykładają się wszyscy uczestnicy moich warsztatów. Mam nadzieję, że po tym podcaście już nie, jak do mnie przyjdziecie. I to pytanie brzmi, co cię wyróżnia? Jaka jest jedna rzecz, która cię wyróżnia? Jaka jest jedna rzecz, która cię wyróżnia, Natalia? Boli. Tak nie chciałam, żeby to było tak. No dobra. Co sugeruje powtórzenie pytania? Jeżeli powtarzasz moje pytanie, sugeruje to, że kupujesz sobie czas, nie? Klasyk. Nie mamy przemyślanych. Ludzie zazwyczaj nie mają przemyślanych takich bardzo ważnych rzeczy. Co mnie wyróżnia, co sprawia, że jestem wyjątkowy, co robię najlepiej, co lubię robić. To są bardzo proste pytania w życiu. I jeżeli masz listę pytań, do których wracasz co jakiś czas i je sobie przepracowywujesz, to masz o wiele większą pewność siebie. Po prostu, bo znasz dobre pytania, znasz odpowiedzi w głowie na te pytania, nie musisz się nad nimi zastanawiać. Bardzo rzadko ktoś ci je zadaje, ale sam fakt, że idziesz do klienta i wiesz, co robisz najlepiej, wiesz, co lubisz robić najlepiej, wiesz, co jest twoją przewagą konkurencyjną, daje ci takie poczucie pewności siebie, że wszystkie inne rzeczy wydają się przy tym łatwe. To jest moje doświadczenie. A ja przychodzę do ludzi i mówię, co robisz najlepiej. No i ludzie mówią, buduję relacje. Daj przykład. Na przykład zbudowałem relację z klientem. To nie jest przykład. Nie? Opowiedz mi prawdziwą historię, w której klient ci powiedział, świetnie zbudowałeś relację.
Nie mam takiej historii tak na szybko. I to jest problem. Jest właśnie wybrałeś się na wojnę, tylko zapomniałeś amunicji przygotować wcześniej. Więc dobra autoprezentacja zaczyna się od tego, że siadasz sobie w domu, w biurze, bierzesz kartkę, zadajesz sobie zestaw dobrych pytań. Ja ci mogę podrzucić później do podcastu listę takich dobrych pytań. O, to będzie super. Za szybko obiecuję rzeczy, nie? Za szybko. Dobrze. Listę takich pytań. I jak sobie na nie odpowiesz, to nagle ci się w głowie otwiera takie, o kurde, to jest dobre pytanie, nigdy nie myślałem o tym, nie? Po czym stoisz przed klientem i możesz tego użyć jako amunicji, czyli możesz wyjść do klienta i powiedzieć, wszyscy opowiadają, jakimi są świetnymi pośrednikami, rzecz, która mnie wyróżnia to i tutaj sięgasz do czegoś, do tej przewagi. Jakieś historie z życia, tak? Dlaczego jesteś taki, a nie inny? Jest jak, to trochę zawsze jest tak, że po stronie klienta są liczby, nie? Klient chce taniej, więc mówisz mu, że ty rzeczywiście dowozisz to taniej i pokazujesz statystyki i pokazujesz przykład, bo jesteś przygotowany. Mhm. Nie? Albo klient chce, żeby było szybko, więc pokazujesz statystyki, które mówią, jestem szybszy niż średnia rynkowa i pokazujesz historię, w której komuś sprzedałeś szybciej mieszkanie niż ta średnia rynkowa. Tak, albo dowody, że jesteś skuteczny, tak? Pokazują. Co to znaczy skuteczność? Tu są moje liczby, tu jest historia. Tyle sprzedałam w tym miesiącu, na w takim przykład, czasie. To wszystko zależy od tego, jak sobie to mierzysz. Poukładanie sobie swoich własnych procesów wziąłem z czegoś, co się nazywa dojrzałość procesowa firmy, dojrzałość procesowa biznesu. Jak wejdziecie na, to jest Google bodajże, google.com, taka wyszukiwarka w internecie. I wpiszecie tam dojrzałość procesowa firmy, to wyskakuje chyba strona Wikipedii, gdzie jest 5 poziomów dojrzałości procesowej firmy. Najniższy jest oczywiście, nie mam bladego pojęcia, co to są procesy. Najwyższy to jest, mam procesy i pracuję nad ich optymalizacją. Warto się temu przyjrzeć, nawet w kontekście nie tyle swojej firmy, co osobistym, które rzeczy masz poukładane w życiu i opisane w życiu. Słuchaj, ja dopiero jak miałem 40 lat, zacząłem wieszać klucze koło drzwi w skrzynce na klucze koło drzwi. Jak miałem 40 lat i mniej, klucze były w losowych miejscach. I w 8 przypadkach na 10 nie było problemu, w 2 przypadkach na 10 traciłem 10 minut, bo nie pamiętałem, gdzie są klucze. Więc wdrożyłem sobie proces, w którym za każdym razem, jak wchodzę do domu, wyjmuję, nawet jak wchodzę na moment, wyjmuję klucze, odkładam, żeby był rytuał, żeby był proces. Takie fajne, piękne zdanie, że miłość jest poukładana. Że dochodzimy do pewnego momentu, kiedy rozumiemy, że porządek to nie tylko taka rzecz, która gdzieś tam po prostu trzeba to robić bądź nie trzeba, tylko faktycznie jeżeli chcemy mieć jakość w naszym życiu, komfort w naszym życiu, to wszystko się układa właśnie procesowo i systemowo. Więc pewnie doszedłeś do tego. Tak i? Nie, ja się z tobą zgodzę. I teraz pytanie, po co to robimy? No bo są też wśród naszych słuchaczy ludzie, którzy w tym momencie mówią, ja nie chcę tak, żeby było układane scenariuszowo, a gdzie dzikość serc, a gdzie pasja, namiętność? To poukładanie, to uporządkowanie procesów jest po to, żeby na tę dzikość serc było więcej miejsca w życiu. Nie? Jak masz poukładane pewne rzeczy, ja się zawsze śmieję. Fundamenty. Rzeczy inaczej. Czy czas jest ważny i czy pieniądze są ważne? Tak, nie. Bardzo. Oczywiście, że nie, wcale. Dlaczego? No, jestem ciekawa. Posłuchaj, nie? Dlaczego? Dlatego, że obydwa te elementy w twoim życiu są policzalne i zarządzalne. Są policzalne i zarządzalne. Rzeczy, które możesz policzyć, rzeczy, którymi możesz zarządzać, masz je pod kontrolą, przestają być ważne, bo masz je pod kontrolą. Miłość, czy jest policzalna i zarządzalna? Nie. Przyjaźń? Nie. Przeżycia? Nie. Pasja? Nie. Więc rzeczy, które są naprawdę ważne, nie da się ich policzyć, nie da się nimi zarządzać. Ale czas? Możesz go sobie poukładać tak, jak ty chcesz. Masz na niego wpływ. Pieniądze? Od ciebie zależy, ile będziesz zarabiać. Okej, nie zawsze. Jakieś tam warunki, są miejsca, w których są wojny, są katastrofy. Okej, fair enough. Ale jeżeli jesteśmy tutaj i żyjemy dziś w Polsce, załóżmy, że żyjemy w Polsce. Żyjemy w Polsce. Okej. Okay. Nie będę dyskutował z faktami. Że ja Warszawa, Polna. Okej, okay, dobra. Słaby dowcip, ja wiem, słaby, przepraszam. Ale idea jest prosta. Masz na wiele rzeczy wpływ i najwięcej rzeczy, na które masz wpływ, jest tu w głowie. Tyle można osiągnąć. I ja wiem, że nie wszyscy mogą, nie wszyscy mają predyspozycje, ale
kurna, czas i pieniądze możesz policzyć, możesz nimi zarządzać. To jest naprawdę coś, co można sobie odsunąć, wdrożyć jako rytuał, działa. I wtedy masz czas i miejsce na to, żeby bawić się w dzikość serc, w namiętność, w pasję, w hobby, w to, czego chcesz w życiu naprawdę. Nie przegiąłem? Przegiąłem. A nie, pięknie to powiedziałeś, powiem ci szczerze. Dziękuję. Nie pierwszy raz. Jest znowu przygotowany bit. Nie, serio pięknie pod tym kątem właśnie, że wielu osobom kojarzy się uporządkowanie, systematyczność. Zresztą ja też tak kiedyś myślałam, że to jest strasznie nudne, że to jest takie życie w Excelu, takie życie analityka. Ty jesteś analitykiem. Jestem. Więc dla ciebie to jest okej. Okay. Ja na przykład analitykiem nie jestem, ale już rozumiem w swoim życiu, że gdybym pewne rzeczy nie miałam poukładane, to tak jak mówisz, nie miałabym przestrzeni na takie rzeczy właśnie jak inne pasje, takie rzeczy jak... Spróbuję ci coś sprzedać. Już sprzedałeś, no dawaj. Ale kolejną rzecz spróbuję ci sprzedać. Ideę. Przychodzą do mnie ludzie, patrzą na to, co robię. Dla tych z was, którzy nie zajrzeli do internetu, ja zajmuję się przemawianiem. Czyli wychodzę na scenę przed 200, 500, 1000, 1,5, 2 osób, 1000. Dzisiaj było 800, Dzisiaj tak? było 700 coś. I gadam do ludzi. I zazwyczaj gadam to samo. W sensie mam prezentację, którą robię 30-40 razy rocznie od 2016. I ludzie przychodzą do mnie i mówią, ty się nie nudzisz tym? I teraz znowu, ja patrzę na coś, co się nazywa IPO, Input Process Output. Wpiszcie sobie w internety IPO, Input Process Output. A możesz wyjaśnić, co to jest? Tak, już tłumaczę. To jest sposób mierzenia poszczególnych miejsc w procesie produkcyjnym. To jest, więc to jest fabryk. Fabryka musi mierzyć, ile materiału wchodzi, robimy meble, ile materiału wchodzi, ile tego drewna wjeżdża w deskach, jak on jest robiony, to jest proces, czyli ile zajmuje zmielenie tego i skręcenie i polakierowanie i jaki jest output, czyli z tego inputu i procesu, ile tych stołów wyprodukowaliśmy. Nie? Czyli mierzysz, co jest na wejściu, mierzysz, co robisz i mierzysz, co jest na wyjściu. Ludzie mierzą jakość swojego życia w złym miejscu. W sensie, jak przychodzisz do mnie i pytasz, czy ciebie nudzi to, że gadasz do ludzi. Nie, bo ja się nie skupiam na procesie, który jest wpyte odtwórczy, jak aktorstwo. Oczywiście aktorstwo ma za zadanie wzbudzić emocje, jest przekaz i tak dalej. No ale aktor, który gra tę samą sztukę 200 razy w roku, no to umówmy się, on 200 razy w roku robi to samo. To szuka już innych rzeczy. Ja jako mówca zwracam uwagę na to, co się dzieje po stronie widowni. Czyli ja mierzę nie na procesie, nie na tym, co ja robię, tylko na tym, jak ludzie reagują. I jeżeli uważasz, że twoje życie jest nudne, to być może mierzysz złe rzeczy. Nie? Być może patrzysz na proces, a nie na rezultat. Być może patrzysz na to, co robisz, a nie jak inni ludzie to odbierają. Być może szukasz w złych miejscach walidacji, że to, co robisz, jest fascynujące. I tak samo jest z tą autoprezentacją. Nie? Ludzie patrzą na autoprezentację, to jest nudny proces, w którym mam powiedzieć to, co coś o mnie. Nieprawda! Autoprezentacja jest fascynującym procesem, w którym masz powiedzieć coś, co sprawi, że ludzie cię pokochają, zainspirują się tobą, będą chcieli cię jeszcze dostać. Ale cały czas wtedy się zastanawiasz, co będzie właściwe, co mam podkreślić w sobie, żeby też z jednej strony nie wyglądać na takiego chamsko zapatrzonego w siebie, a z drugiej strony właśnie, żeby nie brzmieć za nudno. Są dwa rodzaje ludzi na świecie. Są artyści i są profesjonaliści. Artyści to są ludzie... Moja metodyka, okej? Okay? Nie, że ja redefiniuję pojęcia, tylko ja sobie je zawłaszczyłem. Artyści to są ludzie, którzy robią wszystko po swojemu. I oni najczęściej robią fascynujące rzeczy i zarabiają olbrzymie pieniądze. Problem polega na tym, że często pośmiertnie. Nie? Jak jesteś artystą, ja muszę robić coś po swojemu. W porządku, pogódź się z faktem, że będziesz miał nieliczną garstkę wyznawców, a większość ludzi nie będzie kupowała tego, co robisz. Fair enough. I są profesjonaliści, którzy mówią, jak robię buty, to one mają być wygodne dla innych ludzi, a nie fajne dla mnie, bo ja robię dla innych ludzi. I jest oczywiste, że jeżeli jestem profesjonalistą, to w pewnym sensie waliduję siebie, przez to, jak inni ludzie mnie odbierają. Nie ma w tym nic złego, jeżeli podejdziesz do tego w zdrowy sposób. To nie jest, kim jesteś, tylko co robisz. Tak jak w biznesie, że chcesz mieć efekty, powinieneś się skupić na kliencie, nie na sobie. No to w tym przypadku... Chyba, tak że samo jesteś mamy... artystą. No, no ale mówimy o profesjonalistach. Tak. Taka nasza dzisiejsza intencja, żeby być profesjonalistą, żeby realizować ten cel
że inni ludzie będą o nas mówić, będą chcieli o nas opowiadać, będą naszymi ambasadorami. To trochę też jest pośrodku taka szara strefa, gdzie w którymś momencie jesteś już na tyle dobry w swoim biznesie, że wiesz, co jest dobre dla klientów. Jeżeli masz klientów, którzy mówią, nie podoba mi się to, co robisz, albo nie podoba mi się to, jak robisz, to i mówisz, okej, rozumiem, niemniej to jest dobre dla was w ostateczności. Nie? Czyli jak sprzedajesz mieszkanie i klient mówi, no ale co mi pani tutaj robi, co mi pani tutaj, dlaczego mi pani to tłumaczy? Ja już wszystko wiem. Przejdźmy cały proces, bo gdzieś tam pod koniec tego procesu część moich klientów mówi, Jezu, jak dobrze, że mi pani o tym opowiedziała. Proszę ze mną zostać w tym procesie. Nie? I to też jest profesjonalizm, kiedy nie dostosowujesz się do tego konkretnego klienta, tylko mówisz mu, troszeczkę lepiej wiem, co jest dla pana dobre niż pan. I też jest to też jest fajny materiał do autoprezentacji. Taki trochę brutalny, nie? Gdzie wychodzisz na środek i mówisz, wiem lepiej, czego wam potrzeba. Tylko wiadomo, że wtedy nie każdy klient cię w ogóle zaakceptuje, tak? W zależności tak od temperamentu. Nie każdy klient. I tak, słuchaj, bo to jest trochę tak. Jak wychodzisz na środek, to moje doświadczenie mówi, że część klientów cię od razu pokocha, część klientów cię od razu znienawidzi. Nie masz na to wpływu. To jest zwykła krzywa Gaussa, zwykły rozkład normalny, nie? 80% ludzi macie w trąbce i musisz ich przekonać jakoś do siebie. Te 10% mówi, Jezu, jaki fajny Ziętkowski, taki błyszczący, taki ubrany. To ja jestem w tych 10%. Okay? A część ludzi mówi, Jezu, jaki fatalny Ziętkowski, błyszczy mu się łeb, nie? Ubrany z Aldika. To nasza Gabi tutaj, która za kamerą stoi. Ona się uśmiecha ładnie do mnie, więc, ale fałszywie, nie? Natomiast tak po prostu jest. Spośród słuchaczy, którzy nas dzisiaj słuchają, też część patrzy na to i mówi, no co to za gość, nie? Androny plecie. W ogóle. A część ludzi mówi, o jakie fajne, to jest dokładnie to, czego potrzebowałem usłyszeć. A większość ludzi mówi, dobra, dojedźmy z tym materiałem do końca, zobaczymy, co jeszcze będzie ciekawego. Absolutnie normalne. Nie ma co się przejmować w profesjonalnym życiu, że będą klienci, którzy powiedzą, nie kupię cię. Że będą klienci, którzy ci powiedzą, nie. Absolutnie normalne, prawidłowe. Jeżeli wszyscy klienci mówią tak, to coś jest nie tak z twoim procesem sprzedaży. Nie? Oczywiście, możesz być też genialnym sprzedawcą. Właśnie chciałam powiedzieć, dlaczego nie może być tak super skuteczny? W sensie, ja wiem, że to co do zasady nie jesteśmy w stanie dopasować się absolutnie do wszystkich, ale nie zabierajmy komuś, jak ktoś jest mocno skutecznym, że coś jest nie tak. Powiem ci tak. Gdyby 100%, ja mam sprzedaż na poziomie 50% w CRM-ie, nie? Mam 190 zapytań rocznie, z czego 90 parę realizuję. No to jest wysoka skuteczność sprzedażowa. Nie wiem, jak w twojej branży, jakby tak przykładając. W szkoleniowej. Znaczy tak, na wejściu lejka sprzedażowego mam 190, 180, 190 zapytań. Do 110, 120 są spotkania indywidualne, czyli rozmawiam z klientem i 80% z tego powinienem zamknąć. A nie 100%. Gdybym zamykał 100%, to bym wracał do domu i myślał, muszę się obudzić. Coś jest nie tak, coś jest off, coś jest dziwnego. Nie, nie potrafię sobie wyobrazić. Jasne. Jeżeli robisz rzeczy, które są wysoko wartościowe za bardzo niską cenę, no to masz 100% sprzedaży. Ale to znaczy, że sprzedajesz za tanio. Za tanio. Mhm. To jest ten case na przykład. Więc okay. Jeżeli mam 100% sprzedaży, coś jest nie tak z produktem, ze sprzedażą. Dobrze, Jerzy, a powróćmy do tej autoprezentacji. Jedziemy. Potrzebujemy konkretnych kroków, co mamy zrobić, żeby ludzie o nas mówili. Punkt pierwszy, zacząć inaczej. Masz 7 sekund. Są dwa rodzaje pierwszego wrażenia, które robisz. Wrażenie ewolucyjne, wrażenie intelektualne. Wrażenie ewolucyjne, nie jesteś w stanie od niego uciec, ono wynika z tego, jak wyglądasz i jak się poruszasz w ułamku sekundy, jak wchodzisz do pokoju. Nie? To jest to wrażenie, które chroni człowieka przed agresją, chroni człowieka przed zwierzęciem, przed atakiem. Jeżeli widzisz kogoś, kto jest wielki, wytatuowany w łańcuchach, a ty jesteś nie z tego środowiska, no to twoje pierwsze wrażenie jest okej, będzie lańsko. Nie? Czyli o własny wygląd warto dbać mimo wszystko. I warto starać się dostosować go do potencjalnych odbiorców. Nie wiem jak. Żeby potencjalny klient czuł się przy tobie bezpiecznie, tak? Dlatego jeżeli nie czuł się zagrożony, tak. Dlatego jeżeli mówimy na przykład w pośrednictwie, dlaczego tak zalecane są białe, niebieskie koszule, no bo gdzieś tam to wywołuje poczucie
że danej osobie można zaufać. Niektóre przychodzi. Ale też na przykład nie może być za dużo seksapilu. Mm-hmm. Nie? No, czyli no. Jak wchodzę, to nie mogę być nie ofiarą, tylko celem pożądania. Nie, nie może być tak, że wchodzę i klient pierwsze co myśli, chcę mieć z nim dzieci. No bo to też ustawia relacje. Nie może też być, że jesteś za bardzo przyjacielski, że wchodzisz i ktoś na ciebie patrzy i mówi, z tym gościem na 100% się dogadam, chcę z nim robić biznesy. Bo to też najgorzej robi się biznesy z rodziną i przyjaciółmi, nie? Więc jeżeli ustawisz... Tutaj bym się nie zgodziła, ale... Nie musisz, ale to jest statystyka. Twój case niczego nie zmienia w otchłani statystyki. Więc jeżeli ktoś jest przyjacielem, to jest coś nie tak. Chcesz być przeciętny. Dosłownie chcesz być przeciętny. Dyskretna elegancja jest dosyć dobrą odpowiedzią na wszystko, nie? Dyskretna elegancja. A potem jest wrażenie intelektualne, czyli masz te pierwsze 7 sekund, żeby powiedzieć coś inteligentnego, eksperckiego i z pasją. To są te 3 elementy, których chcesz. Teraz, co to znaczy inteligentnego? Dla mnie przede wszystkim to jest płynne i niestandardowe. Czyli chcę, żebyś pobudził moje myślenie. Eksperckiego, chcę rozumieć, że jesteś kimś, kto już rozwiązywał moje problemy. A po co jest pasja? To jest jedna z fajnych rzeczy, które otwiera ludziom klapki w głowie. Po co jest pasja? Po co sprzedawcy jest pasja? Po to, żeby budzić do siebie właśnie większe zaufanie i generalnie ludzie, którzy mają pasję, jeżeli my z taką osobą współpracujemy, mamy wewnętrzne przekonanie, że ta osoba potrafi sprzedawać lepiej, potrafi sprzedawać szybciej, potrafi sprzedawać dobrze, w sensie sprzedawać drożej. Innymi słowy, jeżeli ktoś pokazuje pasję, to nasz wewnętrzny mechanizm oceny mówi, że da nam więcej, tak. Da nam więcej niż ktoś z tymi samymi kompetencjami, ale bez pasji. Tak, dokładnie. To jest straszne, bo wystarczy pokazywać pasję i już ludzie myślą, że dasz im więcej za te same pieniądze. Tak, to nawet jeżeli jesteś tej samej firmy i dajesz dokładnie ten sam produkt. Ten sam produkt, ta sama jakość, wszystko to samo, gość z pasją biorę go. Więc chcesz na początku autoprezentacji wyjść ze schematu, pokazać inteligencję, eksperckość, pasję. 32 sposoby na świetne rozpoczęcie prezentacji. Masz ten materiał? Masz ten materiał, bo był u Was na szkoleniach. Możesz spokojnie wrzucić go jako materiał pod podcastem. I tam są 32... Jesteś pewny? Jestem pewien. Tam są, bo tam jest moje logo i moja strona i można zamawiać od razu. Dobra. Tam są 32 sposoby. To są meta sposoby. Co to znaczy meta sposoby? Tam jest napisane zacznij od pytania, ale nie od konkretnego pytania, tylko tu jest kategoria pytań. Potem zacznij od pytania otwartego. Co to jest pytanie otwarte, jak z niego korzystać? Zacznij od pytania liczącego. Co to jest pytanie liczące, jak z niego korzystać? Zacznij od tezy. Co to jest teza, jak z niej korzystać? Więc dostaniecie materiał, jak rozpoczynać prezentację, żeby było interesująco. Czyli prezentacja w naszym przypadku autoprezentacja, krótko opowiedzieć, opowieść o sobie. Wiesz, jeżeli wychodzisz na środek i mówisz, nazywam się Jerzy Ziętkowski, mam 40... Nie? Ale jeżeli wyjdziesz na środek i powiesz, 20 lat temu, kiedy kończyłem studia, wydarzyła się jedna z najbardziej fascynujących rzeczy w moim życiu. No to już ludzie mówią, okej, co to było, nie? Bo jeszcze nie wiedzą. To jest klasyczny haczyk na uwagę, jakkolwiek marketingowcy to nazywają. Nie? Wychodzisz na środek i mówisz 49. Liczba, która niczego nie definiuje, ale w moim życiu znaczy 3 rzeczy. I już ludzie chcą wiedzieć, jakie 3 rzeczy te 49 dotyczy. Nie? Więc tego typu przykucie uwagi niestandardowe. Przykucie uwagi. To jest pierwsza rzecz, którą chcesz zrobić. Druga rzecz, chcesz jak już masz uwagę ludzi, chcesz zamienić tę uwagę w zainteresowanie. Czyli musisz pokazać, że to, co powiedziałeś na początku, ma jakąś kontynuację, która ma wartość dla słuchaczy. Dlaczego warto z Tobą pracować, Natalia? Dlaczego warto z Tobą pracować? Dlatego, że z moją firmą masz na myśli pośrednictwo. Z Tobą. Z Tobą jako człowiekiem i jedziesz. Ze mną jako człowiekiem. Si, dlatego, senior. Że nie znajdzie się bardziej zaangażowanej osoby o takim systemie wartości, który zrobię dla klientów wszystko co najlepsze i zawsze będzie kierować się tylko ich interesem, ponieważ jeszcze z dzieciństwa tak się ułożyło. Co Ty się tam już ściskasz? Ja myślę, to jest proces myślenia na mojej twarzy tu z przodu jest taki. Czyli, że Cię to nie zainteresowało? Nie, wiesz co, rzucasz bardzo ciekawymi rzeczami, ja staram się je rozebrać na czynniki pierwsze, a Ty już lecisz dalej. Jest wszystko, co mówisz, jest okej. Okay. Jest naprawdę okej. Okay. Nie znajdziesz drugiej tak bardzo zaangażowanej osoby z takim systemem wartości. Super.
Co to znaczy zaangażowana? Gdzie jest system wartości? Ja właśnie chcę teraz chciałam dokończyć historię. Okej, no jedziesz. Tak, bo tak naprawdę od 13 roku życia brałam udział. Będzie 7 lat, no. Dobrze, dziękuję, że ja tak dobrze wyglądam. Od 13 roku życia brałam udział w takiej szkole liderów, gdzie najpierw nas uczyli, co to znaczy cele, co to znaczy odpowiedzialność. Później byłam liderem dla młodych dzieciaków i gdzieś tam od samego dzieciństwa te takie odpowiednie podejście do tego, żeby być odpowiedzialnym, zdyscyplinowanym, było mi po prostu przewijane do głowy i jeżeli chodzi, jak to przyniosłam później do swojego życia, to po prostu to jest coś, bez czego już człowiek nie potrafi jakby w zupełnie inny sposób funkcjonować, tak? Okay. I przez to wszystko, czego ja się wyniosłam ze swojego dzieciństwa, przychodzi na moją firmę, na ludzi, którzy ze mną pracują, na moich współpracowników, że nie ma innej opcji niż zachowywać się według odpowiednich zasad i wartości, które wyniosłam ze swojego dzieciństwa. Okay. Dzięki czemu nasza organizacja, siła naszej organizacji właśnie polega na tym, że tu nie ma przypadkowych ludzi, tu nie ma ludzi, którzy na przykład szukają szybkich pieniędzy, łatwych pieniędzy, bo z tymi wymaganiami, które mamy tutaj w środku, jeden do drugiego, z tym, czego się trzymamy, jakie mamy wewnętrzne zasady funkcjonowania. Ty już czujesz, że powinnaś do brzegu wiosłować, nie? Wiosłuj do brzegu. No. To po prostu no, inni tu nie przeżyli. O tak. Więc tam trzymamy ich zwłoki. Nie? Ci, co przyszli i nie pasowali do systemu wartości, ich chyba są po nie ma. Piwnicy. Są spoko. Tutaj bardzo selektywnie dobrani ludzie. Jaka to będzie wartość dla klienta? Nie chcę, żebyś odpowiadała, bo opowiedziałaś... Pamiętasz na pewno z moich szkoleń z model CZKP, cecha, zaleta, korzyść, przeżycie. Mhm. Pamiętasz o tym, że najbardziej popularną sprzedażą jest sprzedaż przez cechy. I od niej nie da się uciec, bo są klienci, którzy szukają cech. Czyli jak masz mieszkanie 48 metrów, 800 tysięcy, na Żoliborzu, trzecie piętro, to są wszystko cechy. Jeżeli powiesz tylko o tym, to ludzie, którzy szukają tych cech, kupią to mieszkanie. Ale wszyscy inni, którzy nie wiedzą, że te cechy są dla nich, a szukają czegoś innego, nie będą przekonani. Więc mówisz o tym, żeby właśnie mówić językiem korzyści. Potem idziesz wyżej w zalety, co cię wyróżnia, potem idziesz dalej w korzyści. Co z tego klient ma, że to cię wyróżnia? Nie? Ja na przykład jestem ekstremalnie przystojny. Nie? To jest moja ukryta supermoc, ukryta. Rzadko z niej korzystam, bo to naprawdę przerażające wrażenie robi. I... Ona mi nie wierzy. I teraz idea jest prosta. Co z tego, że jestem przerażająco przystojny, jak ja mam nauczyć pana prezesa przemawiać? To nic mu nie daje. To mnie wyróżnia na rynku, nie? Bo zdjęcia wychodzą bosko i szałowo lśniąco, rzekłbym nawet. Ale co z tego? Ale ma przekonania, że lepiej go nauczysz. To jest inna sprawa, tak. Natomiast chodzi o korzyść. Korzyść dla klienta to nie jest to, co ty myślisz, tylko to, co on myśli. Więc chcesz zrozumieć, co klienci o tobie myślą, a potem pokazać im na podstawie tego, co z tego będą mieli, jak się będą z tym czuli. Czyli twoja autoprezentacja, w której mówisz o tym, jaka ty jesteś i skąd to jest, jest fajna, a teraz pytanie, co z tego ma konkretnie klient, że u ciebie jest ten określony typ ludzi, który od dzieciństwa tapla się w liderstwie i ja bym to nazwał w służebności innym. Nie? Okay. Co z tego ma klient? Nie? I teraz nie chcę, żebyś odpowiadała, bo to jest też jakieś zadanie domowe. Nie niszczmy odbiorcom naszego podcastu oczekiwań. Ale chodzi o to, że to też trzeba przygotować wcześniej. Nie? Czyli myślisz, jaki jestem, czy to jest unikatowe na rynku, co z tego ma klient, jak się czują ludzie, którzy ze mną pracują. Ja jestem polaryzujący. Przez długi czas myślałem, że moim wyróżnikiem jest, że jestem inteligentny. I mi klienci powiedzieli, że nie powiedzielibyśmy, że cię to wyróżnia. Znaczy, zależy w którą stronę, nie? Może cię to wyróżnia. To zapytałem klientów, to mówię to, co mnie wyróżnia. No i mi Sebastian Kotów bardzo fajnie napisał, że on nie lubi ze mną pracować, bo jestem wkurzający. Nie? Jak zaczynam, jest takie, że człowiek sobie myśli, walnąłbym gościowi, nie? Ale ta złość przekuta na proces nauki pozwala nauczyć się i zrozumieć, bo jak jesteś w komforcie, jak nie ma potrzeby do zmian, jak wiesz, jak trener jest milutki, jesteś super, tak trzymać, wyjść na scenę, jest dobrze. Są ludzie, którym tego potrzeba i są ludzie, których to popchnie do zmiany. Ale dla większości z nas
potrzebna jest ta polaryzacja, to pokazanie, słuchaj, no nie jesteś taki dobry i to masz zmienić, żebyś był dobry. I wtedy ten Tomasz wychodzi na scenę i wiesz, zęby gryzie i jest wkurzony. Ja mówię, dobrze, siadaj, jeszcze raz. No i wtedy ten Tomasz mówi, jak jeszcze raz? Ja myślałem, że już mam z głowy. Mówię, nie, u mnie są niespodzianki, idziesz na scenę jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. I wiesz, za piątym razem człowiek już jest zmęczony i mówi, mam dość Ziętkowskiego. A potem wychodzi szósty raz przed docelową widownią i nagle w głowie mu się otwiera, Jezu, z Ziętkowskim przeżyłem? To już, tu już jest pikuś. To już jest nie, naturalne, swobodne. Przecież tam były poty i w ogóle, a tutaj jest luzik. I to jest to, czego ja się nauczyłem o sobie samym, nie? Że ja jestem polaryzujący. Czyli zobacz, potrafię powiedzieć, co mnie wyróżnia, jaką z tego ma korzyść człowiek i jak się czuje. To jest też część mojej autoprezentacji, to jest przygotowane. Mm-hmm. A powiesz swoją autoprezentację? To było to. Są trzy rzeczy, które powinniście o mnie wiedzieć. Po pierwsze, jestem informatykiem, czyli mój sposób myślenia jest nieco inny niż przeciętnego człowieka. Ja myślę bardziej procesami, a algorytmami. Druga rzecz, jestem analitykiem, i moją pasją, takim hobby bardziej, jest patrzenie, w jaki sposób ludzie mówią, w jaki sposób ludzie robią rzeczy i co ich do tego popycha. Czyli chcę zrozumieć, jakie słowa, jakie zdania, jakie sentencje, jakie idee popychają ludzi do działań, a jakie nie. I trzecia rzecz, jestem konsultantem, a to oznacza, że przyjeżdżam do firm, czy przyjeżdżam do ludzi, mentoruję, pomagam, warsztatuję, złe słowo warsztatuję, żeby poprawić ich komunikację, ulepszyć ich komunikację i dać im do ręki bardzo konkretne narzędzie do tego, żeby zarabiać słowem. I to są te trzy najważniejsze rzeczy o mnie. Pięknie powiedziane. A czy są jeszcze jakieś dodatkowe elementy, które musimy, na które musimy zwrócić uwagę przy przygotowaniu takiej autoprezentacji? Czy powiedziałeś to wszystko? Bo ty na pewno masz jeszcze jakiś taki dodatkowy sekrecik, sousik. Dwie rzeczy, na które na pewno warto zwrócić uwagę przy samej autoprezentacji i przy przygotowywaniu autoprezentacji. Pierwsza rzecz to zakończenie. Ludzie bardzo często nie wiedzą, co powiedzieć na końcu. Nie? I to nie dotyczy tylko autoprezentacji, to dotyczy... Ja dzisiaj miałem ten webinar i nie wiedziałem, co na końcu powiedzieć, więc weszło moje standardowe, nie wiem, co na końcu powiedzieć, więc zrobię taki mały ukłonik. I ludzie wiedzą, że skończyłem. Ludzie chcą wiedzieć, że skończyłeś, więc... To jest pierwsza rzecz. Ludzie nie chcą, żebyś kończył na dziękuję. Rany, nie kończymy prezentacji na dziękuję. Dziękuję zamyka ludzi energetycznie. Jak ci powiem, Natalia, dziękuję bardzo, no to dla ciebie to jest sygnał, idziemy na kawę, nie? Okej, kawa. Pizza i kawa normalnie, bo to już koniec. Cóż, wybaczcie, moi drodzy słuchacze, bo chyba nieraz kończyłam prezentację na dziękuję. Po moich warsztatach. To jest źle wydane pieniądze. I chcesz rozumieć, że kiedy mówisz dziękuję, kiedy kończysz w niewyraźny sposób, niewiele rzeczy potem się będzie działo. I ja nie zachęcam ludzi do tego, żeby robili autoprezentację i na końcu mówili, tu jest moja strona, na której możecie kupić kurs, czy proszę o telefon, jeżeli chcecie kupić mój produkt. Ale powiedzenie ludziom, co dalej, czyli na przykład powiedzenie, że chciałbym, żebyście czuli się przy mnie bezpiecznie, albo chciałbym, żebyście wiedzieli następujące trzy rzeczy, czy zapamiętali o mnie trzy rzeczy, czy jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam na kawę, jest naprawdę dobrym zakończeniem. Z dwóch powodów. Pierwszy, ludzie wiedzą, co się ma wydarzyć. Drugi, ludzie wiedzą, że skończyłeś. Nie ma... Jest dużo rzeczy gorszych niż to, ale załóżmy, że nie ma rzeczy gorszej niż ktoś, kto gada i nie czujesz, żeby skończył. I on kończy, i ty nabierasz powietrza, i on wtedy mówi, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której zapomniałem. 5 minutek maksymalnie, nie? I ja jako prowadzący konferencję zawsze patrzę na takiego gościa i mówię, słuchaj, zaraz tam wejdę i zdejmę cię ze sceny fizycznie, nie? Najgorszy gość, którego miałem, to był koleś, który o 40 minut przedłużył półgodzinną prezentację. I organizator mi powiedział, no nie możesz go zdejmować, no bo to jest gwiazda nazwisko, nie? Ale... Jedna ze znanych trenerek miała 45 minut opowiadać o budowaniu zespołu, 45 minut opowiadała o sobie, drugie 45 minut o budowaniu zespołu. I nikt nie wiedział, kiedy skończy. I to jest frustrujące. Ja teraz też to robię, nie? Bo jesteśmy, już się czaisz na kolejną rzecz. Jesteśmy już na 50 minutach naszego podcastu. Okej. I druga rzecz. W procesie przygotowywania chcesz rozumieć, że autoprezentacja nie powinna być monologiem.
Żadna komunikacja nie powinna być monologiem. Co to dla ciebie oznacza? Właśnie chciałam zapytać, to w jaki sposób, jeżeli musimy na przykład przez minutę powiedzieć o sobie ciekawe rzeczy i żeby to nie było monologiem? To pytanie brzmi, teraz ja odwrócę rolę, jaką interakcję możesz wbudować, czy powinnaś wbudować w autoprezentację, żeby to był dialog? Bo pamiętaj, że dialog nie jest wtedy, kiedy mówisz to i znaczy, ktoś no, mówi. Chodzi o to, że na przykład wtedy możemy poczekać na reakcję z drugiej strony, na przykład pierwsze może być pytania, albo powiedzieć właśnie tak jak mówiłeś, jakąś kotwicę ciekawą, żeby osoba po drugiej stronie zapytała, a co to znaczy? Tak, 49, okay. A co to znaczy? Okay. I wtedy już idzie interakcja. Zarąbiście, mogłabyś tego uczyć. Jestem mądra. No to prawda. Czasami. To prawda. Znaczy ja cię znam długo, więc mogę spokojnie i śmiało powiedzieć tak, to prawda, pracuje mi się z tobą bardzo dobrze i jesteś inteligentna. Spróbuję ci to wytłumaczyć na przykładzie konceptu czwartej ściany. Wiesz co to jest czwarta ściana w sztuce? To ja wytłumaczę dla tych z nas, którzy nie wiedzą. Czwarta ściana jest zjawiskiem z teatru wziętym. Teatr ma zazwyczaj trzy ściany, tu jest scena, tu jest widownia i czwarta ściana jest wirtualnym modelem tego, czy aktorzy potwierdzają istnienie widowni. I w większości sztuk, tam nie wiem, Romeo i Julia nie mają pojęcia, że widownia istnieje, robią swoje. Czy się widownia śmieje, czy oni robią swoje. Nie mają prawa powiedzieć widowni, widzimy was. A Deadpool, kojarzysz Deadpoola? Tak. Okay. Deadpool jest jedynym bohaterem w Marvel, w DC. Ktoś mnie zastrzeli zaraz. Deadpool jest jedynym bohaterem filmowym, który z tych superbohaterów, który wie, że gra w filmie i on puszcza to na soko i mówi do kamery, o, słaby budżet mieli na tych bohaterów. Nie? I on przebija czwartą ścianę. Kabarety bardzo często przebijają czwartą ścianę, czyli mówią do widowni, wchodzą w widownię, zabierają kogoś z widowni. Ideą autoprezentacji dla mnie jest zbudowanie takich interakcji, żeby nie było czwartej ściany pomiędzy tobą a słuchaczem. Czyli żebyś opowiadała o sobie w taki sposób, żeby ludzie czuli się częścią dialogu. To nie musi być, że ja cię o coś pytam, ty odpowiadasz. To wystarczy, że patrzę ci w oczy, że mi potwierdzasz, że zadaję pytania retoryczne, że się uśmiecham do kogoś, dostaję ten uśmiech z powrotem. Żeby ludzie byli partnerami w tym, co mówisz. I tutaj moim zdaniem warto też dodać bardzo istotną rzecz, bo nieraz myślimy, że jeżeli coś przygotujemy wcześniej, czegoś się nauczymy, że to będzie takie sztuczne, że to będzie takie nieprawdziwe, bo przecież tutaj mamy właśnie jakąś tam kotwicę, tak? Coś tam wszystko jest przygotowane i nienaturalne, nie leci spontanem. Natomiast prawda jest taka, że na początku faktycznie może to być dla nas nienaturalne, ale to jest prawda o nas. Wyciągamy na górę te autentyczne rzeczy o nas i po tym, jak powtórzymy coś po raz 20, po raz 30, staje się to naprawdę naszym takim bardzo prawdziwym. Czujemy, że to jest o nas, nie? Że trzeba pewne rzeczy sobie przećwiczyć, żeby to weszło w nas jako coś, co jest dla nas naturalnym. Czyli nie liczyć na to, że jeżeli raz sobie przygotowujemy właśnie taką autoprezentację, to nagle będziemy czuli, że no, to już o mnie. Nie, tylko tak jak idziemy na siłownię, jak chcemy zrobić sobie fajny biceps, no to trochę musimy popracować, zanim poczujemy się, że ta forma jest faktycznie dla nas taka, jak powinna być. Ja mam cały materiał na temat tego, że naturalność nie jest dobra. Naturalność sama w sobie niewiele daje. Nie? Naturalność, która prowadzi do skuteczności, tak, ale sama naturalność, ja jestem naturalnie chamski. Nie? Jakbym był naturalny w tej chwili, nie byłoby tego wywiadu, no bo ja... Nie jestem przesadnie sympatyczny, jak jestem naturalny, jak jestem sobą. Więc staram się nie być sobą za długo. Miałem dzisiaj bardzo ciekawy fragment dialogu na temat improwizacji. Nie? I ludzie mi mówią, uwielbiam improwizować. Tak, tylko nie robisz tego dobrze. No ale jak to improwizowanie mi wychodzi? No to spróbuj wziąć drigaru, to jest taki tybetański instrument, o ile dobrze pamiętam, i zaimprowizuj na nim coś, nie? No nie, najpierw trzeba się nauczyć grać. Nie? Dla jednego z moich klientów przygotowywałem, jakie są rzadkie hobby. Układanie kostki Rubika jedną stopą. I gość, który to robi tą jedną stopą, on wygląda jakby to robił od zawsze. Układa kostkę Rubika jedną stopą. Ale spróbuj zaimprowizować, wziąć tę kostkę Rubika. Będziesz wyglądał naturalnie, tylko nieskutecznie. Więc tu absolutnie się z tobą zgadzam. Większość rzeczy, które potrafisz robić teraz naturalnie, jest wyuczonych tylko wcześniej. Nie? Na etapie dzieciństwa. Ktoś ci to pokazał, ktoś cię tego nauczył. Zapomniałaś, że się tego uczyłaś i umiesz mówić. Tak. Ale teraz nie umiesz mówić na takim poziomie, jak robią to najlepsi.
Ja zawsze się śmieję, że goście, którzy tańczą, od czasu do czasu oglądam zawody w breakdance, tam w popingu. Lubisz takie rzeczy? Moja voice coach ma szkołę, w której uczy chłopak, który był w polskim Mam Talent i gdzieś tam prawie do finałów doszedł i tańczy tam. Więc ja go na co dzień spotykam. Na co dzień. Raz na tydzień. I on jest niesamowity, więc od czasu do czasu zerkam sobie na takie rzeczy. Jak patrzysz na najlepszych na świecie, co oni robią ze swoim ciałem, to wygląda super naturalnie, super profesjonalnie. I jakby się tak urodzili, tak? I ja sobie czasami myślę, że chciałbym umieć mówić na takim poziomie, na jakim oni tańczą. Nie? Albo jak ktoś gra na gitarze, wiesz, i leci tam w tym Mam Talent, czy w czymkolwiek innym, chciałbym umieć mówić tak, jak ten gość gra na gitarze. I dociera do mnie, że to są godziny, dni, lata praktyki. Więc jeżeli jedyne, co robisz, to sobie brzdąkasz od czasu do czasu na gitarze dla znajomych, to nie dziw się, że jak od czasu do czasu tylko coś tam powiesz, to nie jesteś mistrzem słowa. To trzeba przygotować, to trzeba przećwiczyć, to trzeba przetestować, zmierzyć, czy robisz to dobrze i proces powtórzyć, tak jak w każdym sporcie, jak w każdym hobby, jak w każdym rzemiośle. Pięknie powiedziane. Znowu, to jest przygotowany kawałek. Bardzo Ci dziękuję, Jerzy, za tą rozmowę. Nie kończy na tym naszego podcastu. Nie, podsumujmy, wezwijmy do działania. Jeżeli chcecie, to tam jest mój stolik. Zapraszam do stolika na kawę i rozmawianie. Dla tych z Was, którzy oglądali. Fajnie, że poświęciliście nam czas. Mam nadzieję, że dokumenty, które macie pod spodem, przydadzą Wam się. Otwórzcie je chociaż raz, przyjrzyjcie. Jednym z najprostszych sposobów usprawnienia swojego warsztatu przemówień jest wzięcie tych 32 sposobów na rozpoczęcie prezentacji, wybranie sobie losowo jakiegoś i zmuszenie się do rozpoczęcia następnej prezentacji w ten sposób. Świetna zabawa. Ja też uważam, że ponieważ ta część, ten cały materiał, w którym Jerzy opowiada o bardzo ważnych elementach i według mnie nie wystarczy raz sobie włączyć tego podcastu, odsłuchać, powiedzieć wow, jak fajnie powiedział, ma rację, ma sens. Kiedyś sobie napiszę, w jaki sposób mam się przygotować, bo wiadomo, jeżeli kiedyś, to raczej nigdy. Więc po prostu jak teraz przez odsłuchiwanie tego podcastu w sumie popełniłam błąd, że nie powiedziałam od samego początku, że weźcie długopis i notujcie sobie. To teraz jeszcze raz długopis i od początku. Ale może to dodamy po prostu na początku, teraz właśnie dodamy. Także w napisach można taki pomysł mam, żeby w napisach, że na samym początku w napisach jest Natalia zapomniała powiedzieć, żebyście wzięli długopisy. To zrobimy tak. Nie? To zrobimy tak, żeby od razu przygotować taka plansza. Weźcie długopisy. Weźcie długopisy i notujcie. I naprawdę warto poświęcić na to swoją uwagę, swój czas, wyćwiczyć, żeby po prostu mieć pewną przewagę. Czy konkurencyjną, jeżeli mówimy o branży, czy również w ogóle w życiu odpowiednio zapowiedź siebie na różnego rodzaju wydarzeniach bardzo pomaga. Jest jeden z najlepszych podcastów, w jakich dzisiaj brałem udział. Jestem wzruszony, naprawdę fajnie. Dziękuję Ci za zaproszenie. Ja wiem, że my pracujemy od wielu lat, ale mimo wszystko fakt, że mnie zaprosiłaś jako tam, nie wiem, 20 któregoś do Twojego podcastu, to robi duże wrażenie na mnie biznesowo. Bo nie mogłeś dojechać wcześniej. No nie mogłem dojechać, bo to daleko, to Warszawa, to wiesz, gdzieś na wschodzie, to tak trochę, chyba podpadłem komuś teraz. Nie? Drodzy słuchacze, obserwujcie po więcej takich fajnych, merytorycznych treści nasz kanał Eteria Nieruchomości. Jeszcze raz mnie zaprosi, znaczy okej. Okay. Ja się zawsze wcinam, jest to przepraszam. Możliwe. Jest to możliwe. Okay. Zostawiajcie Wasze komentarze, lajkujcie, o ile Wam się podoba. Zostawimy również tutaj kontakt do Jerzego. Bardzo polecam jego wszystkiego rodzaju i szkolenia, i pracę indywidualną. Dla mnie jest bezcenną, tak naprawdę. Dzięki niemu wygrałam konkurs i to nie jeden. Także wspaniałego Wam dnia życzę. Jeszcze raz, podejście do tematu poważnie, to jest bardzo fajna rzecz, żeby stworzyć sobie mega wyróżniające się autoprezentacje. Także do roboty i do zobaczenia wkrótce.